No witam was bardzo serdecznie. Marca siejemy drugą dawkę na Przężyta. Leci mocznik w ilości 150 kg na hektar. My 2 hektary dzisiaj mam do zasiania. To było tylko tyle, mamy Przężyta tak naprawdę. A na żyto jeszcze będziemy czekać. To jeszcze jest trochę czasu. Nie ma co. Wczoraj byłem, pochodziłem, popatrzyłem. I mi się wydaje, on już strzela w źdźbło. To już jest czas na to, żeby wyjechać z tym azotem. Tym bardziej, że to jest mocznik i on się tam przetworzy. To trochę czasu jeszcze minie. Nim on się przetworzy. Tak to jutro ma być deszczyk jakiś, więc elegancko będzie wtedy. Kilo zasypane, 1,5 hektara. Jedziemy. No tutaj jest najgorsze, ale ogólnie coś jest. Saletra podziała, saletrosan podziałał. Rozszerzyło się. No zobaczymy, co to będzie. Siejemy, tak? Nie wiem, jeśli przed świętami będzie to jeszcze fajne, a pogoda, jakieś okienko pogodowe, no to będę chciał wyjechać z tej jedynką już. No tak akurat będzie, teraz jest strzelanie w źdźbło, potem będzie tak pierwsze kolanko, to by było akurat, a jeśli nie, no to dopiero wyjadę no po świętach, tak? No nic nie poradzę na to. Ogólnie zboże nie wygląda źle. Obsada tak jak tutaj to jest moim zdaniem akurat. Teraz dostanie w łączniku. Siejemy mocznik na żyto. Dosłownie tak naprawdę solimy tylko, bo to idzie bo tam 80-90 kg na hektar. Teraz sypiemy tylko na jedną działkę, 1,5 hektara. Tutaj jest 4-5 klasa. To dzierżawa w każdym bądź razie. Ale ten, no dość dobra ziemia, żyto dość ładnie wygląda, więc powalczymy o plon. Tutaj będzie też dobra ochrona szła, skracanie też pójdzie, także zobaczymy. No, bocznik wsypany. Dzisiaj jest ogólnie 27 marca, miałem pryskać na grzyba przed świętami jeszcze, ale stwierdziłem, że jeszcze poczekam. Jeszcze te zboża nie są, kurde. No tak naprawdę strzelają w źdźbło. No ja poczekam do tak pierwszego, przełom pierwszego, drugiego kolanka i wtedy się załatwi wszystko już. Wszystko to znaczy mikro, makro, grzybówka oraz ten. Oraz skracanie. Wszystko za jednym zamachem się posypie, popryska i będzie kwit. Eno porobie, co tam daje. Pozdro Mękar, pozdro. Daje na kogucie ostro. Dzisiaj mamy 6 kwietnia. Godzina za 20:16. I jedziemy z zabiegami w Oziminach. T1, R1. Mikro, makro oraz siarczan magnezu jeszcze. I tak, na jako R1 idzie modus w ilości na żyta 0,3 litra, na przężyta 0,5 litra na hektar. Jako T1 jest Umbret Pack od Syngenty i jest Umbreta, dajemy
0,4 litra na hektar, a Plexeo, bo tam są dwa środki w paku, dajemy 0,8 litra na hektar. Jako mikro makro jest no jakaś tam odżywka, pokażę wam to potem. Zresztą pewnie zaraz będzie scenka zwieszania. Dawka cieczy 200 litrów na hektar. W zupełności wystarczy. A i tej odżywki dajemy no tak w przybliżeniu 4 kilo na hektar. Tu jest żyto szósta klasa, jak moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Może lekko spóźnione te zabiegi. Idealnie byłoby, można powiedzieć, że we wtorek po świętach, bo dzisiaj mamy sobotę, ale no strasznie wiało, raz, że wiało, dwa, że padało i no i musieliśmy czekać. Może lekko spóźniony zabieg, ale no, no niestety nic za to nie poradzimy. Ile to poszło? 150 litrów, tak? Tak. No to dobrze idzie. Tu jest 80 arów, 200 litrów, no gdzieś tak. Gdzieś tak. Gdzieś dobrze. Czyli na tej próbie kręconej, tak zwanej, dobrze wychodzi. Z próby wyszło 200 litrów i 200 litrów wychodzi. Tak, tak. Czerwura i ogień. Dobre, dobrze powiedziane. No i jak oceniacie żytko? Trochę chorób jest, ale nie wygląda źle. No idzie ten, teraz ta jedyneczka. No tak to wygląda. Moim zdaniem sztos. Cyk. Tutaj zostało też boczniku 80 kg chyba na hektar. Także no to jest najbardziej doinwestowane żyto w gospodarstwie. No ale w sumie też i na najlepszej ziemi tak na dobrą sprawę. Także no liczymy na dobry plon. Zobaczymy. Zostało mi do zrobienia 4 hektary, także myślę, że do wieczora się powinienem wyrobić. Godzina 17, także no nie jest źle. Idzie całkiem spoko. No
tutaj to jest, kurde, potęga ta rzeka. Podoba mi się bardzo. Przed siewnie wszło 25 ton obornika. Żadnego nawozu pod korzeń. No i 200 kg saletrosanu 1 marca. I przed świętami w czwartek chyba wyjechałem tutaj z bocznikiem. Także bocznik już na pewno działa, bo było ciepło. Deszcz padł. Także naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze to, czy to wygląda. Także chronimy, żeby się grzyb żaden nie wdał. No i co? Teraz tylko zależy od góry wszystko. Dzisiaj w nocy dopadało 4 litry. Znowu, jak na razie mamy deszczu. A deszczu? Znaczy, no ja nie narzekam, broń się Panie Boże. Takie działeczki długie, to nawet się miło pryska wam powiem. Kształtne, długie, proste, bez żadnych ślinów. To aż się chce pryskać. Tutaj w tych opryskach to niech go śpić kisną. Trochę podjedziemy może. Przekładamy i jedziemy dalej. I tutaj już piąta klasa wchodzi i jest okej, okay, a tam najgorzej. Cypelek taki koło tego lasu, z tej klasy wchodzi tak naprawdę i... Dobra ludziska, jak wam się podobało, zostawcie kciuki w górę, jakiś komentarzyk, łapeczkę, subika i do następnego. Na razie, cześć.